Wracamy do domu z Castoramy. Choinka. Ale za to z nową farbą. Już się nie mogę doczekać, jak będziemy malować. I będzie efekt. Wróciło życie w tym mężczyźnie. Mamy nową farbę, nowe pokłady energii, nową wiarę, że będzie pokrywać ściany. Białe ściany na biało chcemy przemalować. I tak, nie da się. Tylko tyle. Czy my zbyt wiele wymagamy? Wunderbaum. Kochani, pomalowaliśmy po raz pierwszy pokój białą farbą, kupiliśmy Duluxa, Easy Care i taką zwykłą, która miała być na sufity, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że tutaj nie musi być aż tak mocnej, plamoodpornej powłoki i położyliśmy ją na cały pokój. I już po pierwszej warstwie wyrównaliśmy wszystkie plamy po Śnieżce. Jak to stwierdziła jedna z Was? Bo to była królewna Śnieżka. Jej się nie chciało. Nie chciało się jej kryć. Teraz Krzychu się pucy z podkładami pod podłogę, bo ja mówię, że dzisiaj nie układamy, ale on już musi dzisiaj układać. Ale nie układamy dzisiaj. Możesz sobie tylko zobaczyć. I co to jest? No, też sprawdzone opinie na internecie. Mamy nadzieję, że nie będzie jak w przypadku Śnieżki. Nie, ja dobrze sprawdzę. Dzień trzeci, kochani. Ja przemalowałam wszystkie paprochy, które nam tutaj zostały. Krzychu drapie jakieś tam paprochy, które zostały na ziemi i układamy podłogę w pierwszym pokoju. I say disco, you say party, disco, disco, party, party. I panele w świetle. Ty się cieszy? Ja się cieszę, poprawię sobie spodnie, bo zawsze mi będzie majtki widać, bo jestem facetem. Aha, i facetowi można majty widać, tak? Okej, okay. Ciekawa filozofia, nie powiem, że nie. Tak się cieszę. To wszystko. Co pani będzie robić? Będę udawała, że wiem, co robię. To znaczy będę na pół, ciała na pół. Ale stało. Kochanie, odwróć sobie odwrotnie tą poziomicę. Bo tu masz... Nie, chodzi tylko o to. Bo masz tutaj ten dzyndzel i by ci tak wskoczył. Dziękuję, że jesteś tutaj, bo przypuszczał, żebym cięła. A co tu się wydarzyło? Nie wiem, nie mam pojęcia. Co? Weszło? No, weszło tak fajnie. No. Żeby tam tu i tu było trochę ruchu. No, jest git. No. Tylko trzeba docisnąć do ściany nie jest. Nie do tej. Do przodu. O właśnie. Wtedy każdą. Dobrze, dobra. Pokażę wam, jak wygląda w tym momencie podłoga. Jest pięknie, robi się tak po domowemu, po naszemu. Jak na razie idzie ok, mamy tylko docinki tutaj z tej strony, takie wiecie, trochę przesunięcia. Miśki przed nami, końcóweczka, zostało nam tylko to. I to będzie największy armagedon, bo to jest cięcie, raczej armagedon. To będzie najwięcej jakby cięcia, bo tniemy panel po całej długości. Także wprawna ręka Krzysia. Nie, tym razem chyba nie, bo się nie nagrywam. No, ale zobaczcie, jak pięknie. Fajnie to wygląda. Jeszcze posprzątam to, obiecuję, że będzie ładniej. Gidas. Mam
ostatni patent. Ostatni. Czekaj, bo tutaj pokażemy. Tu już mamy ułożone wszędzie. Wszędzie. I teraz został nam ostatni. I Martusia czyni honory. Tak, wezmę ci kabel, czekaj. Pięknie, kochanie. Mamy ułożone panele w pierwszym pokoju. Zostało jeszcze jakieś 130 metrów. O, my wróciliśmy z mieszkania i powiem wam, że w końcu mam kartę, bo miałam tutaj 10 minut w pamięci aparatu i tyle mogłam nagrywać. Teraz będzie gadania. Koniec lakoniczny, Marty! Koniec! Mój mąż. Dzień dobry. Jako mąż. Był znawcą wielu ciuchów. Jako mąż. Okej, co będziemy robić po naszej podłodze? Podłogę jutro wam pokażemy, jak prezentuje się w całości w świetle dziennym, ale dzisiaj jest dziura, ponieważ Martusia wymyśliła sobie, że jednak stół będzie gdzie indziej. No, ale to już nieważne, tak, kochanie, ty i twoje majzliki. Wszystkie ale teraz interesują majzliki, hashtag majzlik. O, mój mąż przyklei sobie go klejem na gorąco i żeby ktoś nie powiedział, że to jest jakiś nasz wymysł, to jak żeśmy skuwali inny kabel, bo Martusia stwierdziła, że okap będzie w innym miejscu. W ogóle to ma kochanego męża, który jak Martusia powie, to on leci z odsieczą i pomaga. I tam było pokazane, że robi to klejem na gorąco, żeby przychwycić i przykleić delikatnie ten kabel, co by łatwiej go było jakby zaszpachlować. No. Więc idąc tym tropem stwierdziliśmy, że też tak zrobimy, gdyż mamy klej na gorąco, to co będziemy dziadować? Ja trzymam. Aha, nie mogę na drabinie się oprzeć. O. Okidoki, my na dzisiaj kończymy, bo najwyższy czas odpocząć. Jutro ci umieram, to wrócę.